Cześć, Grzesiek Krzywak, KRK TV. Jesteśmy w laboratorium firmy Husarion i ze mną są dwaj założyciele tej oto firmy. Cześć. Cześć, Dominik Nowak. Cześć, Radosław Jarema. Jesteście z Krakowa, studiowaliście na Akademii Górniczo-Hutniczej. Słuchajcie, chciałem zacząć od właśnie tego wątku studiów. Jak tam na AGH-u wam się studiowało? To tam się nauczyliście robić takich fajnych rzeczy? Częściowo tam, ale głównie była to pasja związana z robotyką, z elektroniką, którą realizowaliśmy po samym studiowaniu, a nie w ramach studiowania. To były zawsze takie dodatkowe rzeczy, które realizowaliśmy po prostu dlatego, że nas to interesowało. No właśnie, skąd ta pasja, skąd te roboty w waszym życiu? No ja pasjonuję się elektroniką od, można powiedzieć, gimnazjum. A pomysł na roboty przyszedł już właściwie później na studiach, kiedy razem z Dominikiem konstruowaliśmy różne rzeczy w kole naukowym elektroników. No właśnie, i takie moje podstawowe pytanie. Czy robot może mieć serce? No, takie troszkę przewrotne pytanie, ponieważ naszym produktem właśnie jest serce robota, RoboCore. Super. Ma ono umożliwić łatwe tworzenie robotów przeznaczonych na rynek konsumencki, to znaczy robotów do rozwiązywania konkretnych ludzkich problemów, a nie do problemów występujących w fabrykach czy w wojsku. No właśnie, bo do tej pory roboty służyły w przemyśle właśnie militarnym, w takim ciężkim przemyśle. Wy chcecie sprawić, żeby te roboty zawitały pod strzechy. Tak, ponieważ wierzymy, że rynek robotyki czeka taki sam albo podobny rozwój jak rynek komputerów. Kiedy to będzie taki robot, który na przykład ja sobie będę siedział przy komputerze, zrobię się głodny i powiem mu, przynieśże mi coś do jedzenia. Coś takiego jest możliwe twoim zdaniem? Tak, myślę, że to jest kwestia rozwoju techniki. Jak najbardziej coś takiego jest możliwe. Każdy z nas będzie mógł liczyć na pomoc praktycznie darmowej służby domowej. W jakiejś przyszłości spodziewamy się, że to może być kilkanaście lat, że wizja robotów w każdym domu stanie się po prostu codziennością, tak jak teraz zupełność normalne jest to, że każdy z nas ma komputer, prawie każdy ma dostęp do internetu, ma smartfony, taką samą codziennością będą kiedyś roboty. Czyli tutaj w Krakowie mamy dwóch młodych wizjonerów. Okej, no to opowiedzcie o waszym projekcie. Zaczynamy od tego serca, no ale oczywiście serce to tylko początek tego wszystkiego. Tak, zgadza się. My tworzymy cały ekosystem do tworzenia robotów, skład którego wchodzi hardware, to znaczy między innymi serce do robotów, ale także jakieś dodatkowe moduły, nasze sensory, nasze moduły rozszerzające możliwości tego sterownika. Tworzymy także w 100% oprogramowanie, które jest uruchamiane na tym sterowniku. No, natomiast można to oprogramowanie łączyć z innymi, na przykład Robot Operating System jest to taki system operacyjny, można powiedzieć, dla robotów, w szczególności do robotów autonomicznych. I to też można wykorzystywać razem z naszym systemem. I dodatkowo tworzymy i rozwijamy cały czas platformę internetową działającą w modelu chmury, która z poziomu której możemy zarządzać po prostu wszystkimi robotami, które posiadamy. Wyobraźmy sobie taki portal społecznościowy, tylko zamiast listy kontaktów ze znajomymi, z rodziną, mamy listę kontaktów z robotami i podejmujemy decyzję, co chcemy od każdego robota. Kosiarka do trawy, chcemy powiedzieć jej, żeby na przykład co sobotę kosiła trawę, chyba że pada deszcz. Lubię to. Można jej zadawać takie zadania. Jeżeli jest to robot sprzątający, można mu wydać rozkaz, żeby sprzątał. Jeżeli jest to robot do zdalnej obecności, czyli robot, który przedłuża de facto naszą fizyczną obecność w innym miejscu, też się możemy w takiego robota wcielić. No i być w jakimś innym miejscu na świecie bez potrzeby fizycznego przemieszczania się tam na przykład samolotem. Dzięki temu oszczędzamy na bilecie lotniczym. No i często tego typu nasza obecność wystarczy. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na jakiejś konferencji, no to mamy na przykład takiego robota jak oto tutaj i nasza twarz jest wyświetlana na tablecie, czyli mamy coś w rodzaju Skype'a, ale z możliwością poruszania się, jakiegoś ingerowania w otoczenie, na przykład otwierania drzwi, dowolnego fizycznego przemieszczania się w jakimś odległym miejscu na świecie, no i sprawdzania, co tam się dzieje, wchodzenia w interakcje z jakimiś przedmiotami,
przedmiotami i z ludźmi. Czyli na przykład może się okazać tak, że w przyszłości ja nie będę potrzebny. Zamiast mnie wejdzie robot, który będzie trzymał mikrofon i przeprowadzi taki wywiad. No chyba jest to także możliwe. No słuchaj, jeżeli nie będziecie chciało odwiedzać takich ładnych miejsc jak to, czyli w tym momencie wyobraźmy sobie, że nie tracisz czasu na przyjechanie tutaj, przybicie się przez cały Kraków w korkach, tylko wcielasz się w takiego robota, który jest na wyposażeniu naszego biura. No i możemy oprowadzić się po naszym biurze, tak jakbyś był tutaj z nami. Słuchajcie chłopaki, dla mnie niesamowita jest jedna rzecz, bo opowiadacie o tym wszystkim, jakby to była najprostsza rzecz na świecie. Jak widzę, dla was to jest najprostsza rzecz na świecie, potraficie takie rzeczy robić. Niemniej jednak, no to o czym mówicie, to jest, no nie wiem, rewolucja w każdym domu tak naprawdę. Macie świadomość, że możecie zmienić nawet świat tym wszystkim? No, o ile świat zmieniamy na lepsze, no to jak najbardziej chcemy z czymś takim uczestniczyć. No i wierzymy, że tak będzie. Wierzymy, że dzięki robotom ludzie będą bardziej produktywni, że będą nam po prostu pomagać w naszym życiu. Nie będziemy musieli się martwić o zwierzaka, którego zostawimy w domu, wjeżdżając na wakacje, ponieważ wiemy, że w każdej chwili możemy wrócić do naszego domu, możemy nasypać temu zwierzakowi jedzenie, no i z powrotem. Wszystko to możemy robić, leżąc cały czas wygodnie na plaży. Mhm. Powiedzcie mi jeszcze, jaki macie plan, jak ten świetny pomysł i te wasze umiejętności, które są po prostu, jak to sprzedać? Bo mówi się, że w Krakowie to ciężko zrobić biznes, ale widzę, że wy jednak próbujecie. Przede wszystkim nie ograniczamy się do Krakowa, nie ograniczamy się do Polski, tylko od razu przedstawiamy nasz produkt całemu światu za pośrednictwem portalu Kickstarter. Obecnie trwa kampania naszego produktu, naszego systemu na portalu Kickstarter. No i każdy z nas może wesprzeć nasz projekt w zamian za nagrodę między innymi w postaci takich robotów. No cóż, lokalny patriotyzm nie każe mi powiedzieć niczego innego, jak tylko wchodźcie tam na stronę, na Kickstartera i wspierajcie chłopaków z Krakowa. No i co, myślicie, że kiedy ta nasza krakowska firma Husarion będzie już takim światowym graczem na rynku? Ile sobie dajecie na powiedzmy takie osiągnięcie poziomu? Oj, to jest bardzo ciężkie pytanie. No. Tak naprawdę czas pokaże. Rynek robotyki konsumenckiej cały czas rozwija się. No i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak szybko będzie to następowało. Mamy nadzieję, że dzięki naszym rozwiązaniom ten rozwój, ten postęp znacząco przyspieszy. Ja widzę taką fajną rzecz w tym wszystkim, że tak naprawdę takim finałem waszych działań jest to, żeby wszystkim nam żyło się łatwiej. No brzmi to tak jak slogan polityków, ale po prostu tutaj widzę, że może to mieć realny wpływ na nasze życie. Szlachetne to trochę z waszej strony, w jakimś tam sensie. No tak, będziemy robić wszystko, żeby roboty stały się urządzeniami, które jak najbardziej nam pomagają, a nie sprawiają dodatkowy kłopot. I obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby uniknąć buntu maszyn znanego z niektórych filmów. No, życzę wam z całego serca powodzenia, żeby któregoś dnia robot od was przyniósł mi coś do jedzenia, żeby zamknął za mną drzwi, jak zapomnę. No i niech ta wasza rewolucja robotów wyjdzie stąd na cały świat. No i co najważniejsze, Lem byłby z was dumny, chłopaki.